Witam was. Gram w Team Fortress. Mam nadzieję, że nie ma botów. Wygląda na to, że nie ma. Okej, okay, może być. Dzisiaj bawimy się w loadout generator randomowy w TF-ie, bo zawsze jak nagram takie coś, to wam się podoba. Więc jedziemy jeszcze raz. I chcę wrócić w końcu do nagrywania TF-a i ogólnie regularnego nagrywania filmów. Więc no, zaczynamy. Jedziemy random. Generate. Okej. Okay. Może być. Mogło być gorzej. Co tam było? Direct sheet? To było i stock. Okej. Okay. To będzie ciekawe. Ja nie umiem grać celnym strzałem, ale naprawdę, jeśli ktoś potrafi, to niszczy serwer. Ja nigdy nie potrafiłem tym grać bez nobem. Ja normalnie rakietami splash damage'a nie umiem robić, więc jak ja mam trafiać bezpośrednio w kogoś? Nie wiem. To jest dla mnie wykonalne. Okej. Okay. Na rozwalanie działek to też jest dobre, jak widać. Dobry damage. I mi się, ja w ogóle zapomniałem hit soundy i kill soundy sobie ustawić. Ja mam te domyślne, nie chcę mi się ich zmieniać, bo jestem leniwy. Najgorszego loadoutu mi to nie wylosowało. To jest akurat dobre. Ja po prostu nie lubię używać celnego strzału. Bardziej mi się nie podoba tutaj standard chwały i stock saperka, bo to jest takie trochę bardzo random. No, jak samo na to wskazuje, random generator, ale wiecie co ja, wiecie, znacie moją opinię na temat sztandaru chwały. To jest moim zdaniem najgorszy sztandar ze wszystkich trzech. Nie mówię, że on jest słaby, po prostu jest najgorszy ze wszystkich trzech moim zdaniem. Jeśli to ma sens jakikolwiek. Sashimono straceńca i ten drugi, ten wsparcie batalionu chyba się nazywa, o wiele lepsze opcje. Nieważne, czy atakujesz, czy bronisz, nieważne, po prostu moim zdaniem są o wiele lepszymi opcjami na sztandar. Ja to kompletnie trafiać nie potrafię z tego dziadostwa. Medyk? Medyk? Nie? Medyk? Ulecz mnie, gdzie idziesz? Medyk! Gdzie idziesz? Przyjacielu! Gościu! Mini dziełko na hita to rozwala, to jest akurat przyjemne. Nice, medyk. Tak, stój na widok respa ich i po prostu potem się dziw. A ja umarłem! Nie wiem, ten nasz medyk jest troszeczkę taki nieobecny, mi się wydaje. Leciutko. Jest ten? To jest ten. On jest jakiś nowy, ale ma czapki. Jest z Litwy, kolega. 56 godzin, dobra, to wszystko wyjaśnię. Ale ma czapki, czyli powinien być dobry. Prawda? Tak czapki działają w tej grze. Dlatego ja mam palącą się głowę. Jeszcze raz zdechnę i zmieniam ten loadout, bo on jakiś nie jest jakiś specjalny. Jest bardzo basic. Ja chcę, żeby wylosowało mi jakiś naprawdę dziwaczny loadout. Tak jak ostatnio tego żołnierza, który był najgorszym loadoutem chyba jakikolwiek widziałem. Czekaj, no ja ziewałem! Dobra, random, generate. No to jest zwykły snajper, daje mi coś śmieszne. Dwie najbardziej znienawidzone bronie przeze mnie na snajperze. Tak naprawdę każda snajperka jest dobra, bo każda snajperka potrafi zabijać, tak? Więc to nie ten, po prostu to już zależy od preferencji użytkownika, że tak powiem. Ja nie polecam tej broni nowym graczom przez to, że ma minus 20% damage'a w ciało czy coś takiego. Dlatego nie polecam tej snajperki nowym graczom, bo no po prostu strzelasz się w nogę. To było w głowę? Ja myślałem, że w kamień trafi. Ta gra jest fajna ogólnie. Zabawka zawodowcy jest najlepsza na MVM-a tak naprawdę i to wszystko. Ja nie lubię używać normalnie w meczach, na casualu albo na serwerach. Nie lubię, po prostu nie przepadam. A to tak samo, tylko dobre na MVM-a. Tak naprawdę. Nie podoba mi się to, że wolno strzela. O, zabiłem go. To dziwaczne okurka, co się ładuje, ten specjal, to jest taki trochę dziwaczny. Ja go nigdy nie potrafię wykorzystać. Może po prostu przez to, że jestem słaby, ale nie wiem, są naprawdę inne, lepsze opcje na drugi slot na snajpera. To coś daje ci mini krytyczne na 8 sekund, jak naładujesz. Nie wiem, w niektórych sytuacjach może cię uratować. Ja wolę zwykłego PM-a, naprawdę. Ja nie podoba mi się, nie podoba mi się ten. Ale to już zależy od użytkownika, co woli. Ale mam aima kozackiego. Myślałem, że w głowę to było. Dobra, mam skupienie. Odpalam. Co to dawało, bo nie pamiętam. A, mogę strzelać i mogę być cały czas w skołpie. Zarąbiście. Okej. Okay. On tu przyjdzie, patrz. A nie, wziął swoje rzeczy i uciekł. Jeśli chodzi o melee na tej klasie, to po prostu bandyta z buszu, ja nie wiem. Bandytę z buszu tylko używasz, jak masz sikfondo i robisz combo tych broni. W innej sytuacji tak naprawdę tego nie używasz.
Okej, okay. Wiecie co, czasami po prostu mam taki dzień. Czasami po prostu mam taki dzień. Jest! Jest! No gin! Gin! Wiem, że chcesz. O! Naprawdę? Jeden HP kolega ma. Ja czekam, aż po prostu dzisiaj mi wylosuje jakieś, nie wiem, Demomena, malutkie budki Alibaby, bombowy skoczek, nie wiem, prawie zatoić i coś takiego. Ja po prostu czekam na ten moment, nie? Czekam. Obok głowy mu strzeliłem. Random generate, jedziemy jeszcze, okej. Okay. No to jest normalny, to jest hybrid knight zwykły. Jest zwykły hybrid knight, co tam było na drugie? Prześwietny puklerz chyba był i żelazna Nessie. Dosłownie zwykły hybrid knight, tylko że zamiast wyszerpce jest żelazna Nessie, a to jest reskin. Tak naprawdę żelazna Nessie jest troszeczkę lepsza niż wyszczerbiec, bo zajmuje mniej ekranu, bo jest po prostu cienka. No to jest kij golfowy, więc zajmuje mniej ekranu. Teoretycznie w tym aspekcie jest lepsze od wyszczerbca, ale oprócz tego no to jest dosłownie to samo. Trafiłem tam kogoś. Dobra, patera. Okej, okay, wytnij to. Zobaczmy. Dobra, na szczęście harvest jest, więc może będę coś robił. Tęczomiot, rozpałka, lewary. Okej. Okay. Rozpałka. Wiecie, jak rozpałka działa, tylko dobra na NVMA, ale no, zobaczymy, zobaczymy. Po prostu WM1 muszę robić, to jest jedyne, co mogę robić tą klasą. Ale te dźwięki są okropne. Te podstawowe hit soundy, matka, jakie to jest żałosne. Dobra, mam benzynę. Random kryty są fair i zbalansowane. Random kryty są bardzo fair i zbalansowane. Gdyby usunęli random kryt... Okej, to już nie jest random kryt. Dawaj, airblast, airblast, airblast! Ha! Okej. Okay. Ale zabiłem mu medyka. Jego rakietok. W ogóle ja ostatnio słyszałem, że Brygada Graczy ma jakieś nowe serwery czy coś. Ja nie wiem, o co z tym chodzi do końca. Dawno nie grałem. Poczekaj, zobaczmy. IP zmienili czy coś, jakiś nowy ten, nie wiem po co, pewnie jakieś swoje powody mają. Nie, może mają nową koparkę Bitcoina. Czekaj, bo mi się usunęły z tego, z ulubionych. Brig? Nie ma, dobra, a czy ja wpiszę PL? Może na PL znajdzie? O jest, Brygada Graczy, mamy. Coś się zmieniło tam ciekawego? Nie chce mi się teraz wbijać. Brygada Graczy Dev Chapel. O, Chapel. Nie wiem, jeśli coś ciekawego się zmieniło i wiecie, to nie wiem, napiszcie mi. Może nie wiem, obczaję sobie w następnym odcinku albo coś. No chyba, że nic się nie zmieniło. On znowu ma kryty. Ale super. Biedny żołnierz. Starał się jak może. A tutaj mamy... Okej. Okay. Ten... Team Fortress po prostu, dobra? Są osoby, które pocą się jak nie wiadomo co, z jakimś medykiem, Kritzkriegiem wsadzonym głęboko w odbyt. Są też po prostu osoby, które tańczą sobie Kongę w 2023 roku na Harveście. No cóż, bywa, no. Uciekam! Nie znajdą mnie. Nie dopadną mnie żywcem. Nie, dobra, wbiję na tą brygadę, bo jestem ciekawy, czy tam coś się zmieniło, czy dosłownie zmienili tylko IP. Na tu Forta wbiję. Na tu Forcie zawsze inne bestie po prostu siedzą. Jakieś map decals mi się pobiera? Bitcoin miner jest załączony. Okej, okay, od razu chcę powiedzieć, że jestem na tej wersji Two Forta, gdzie wszędzie są jakieś dziwaczne. Po prostu, co tu się dzieje? Ja po co? Komu to jest? Po co to jest? Ja nie rozumiem. Szkoda, że to nie jest ta wersja Two Forta, gdzie tutaj na środku jest po prostu wielka palma. Tęsknię za tym. Ale... Może być, słuchaj, może być. Okej, okay, tutaj mamy... Asety z mapy Egipt chyba? Nie wiem. Z jakiejś tej piaskowej. Nice. Można sobie przeskoczyć. Jakby most był most był zatłoczony, możesz sobie parkury porobić. Polecam. Nie wiem, te wersje tego Two Forta na brygadzie, co czasami są, mnie bawią. No tak śmiesznie wyglądają, po prostu randomowe rzeczy są wszędzie porozstawiane, bo są, po prostu. Ja jestem ciekawy, jak ścieki zmienili, bo pewnie w ściekach, nie wiem, wody nie ma albo coś. Dobra, jest woda, jest plus, jest woda. Zmieniam klasę, bo mam dość tej pier... Generate. Natasza, atak pan... Okej, dobra, mogło być gorzej. Nie wiem, kto zdrowy psychicznie grałby na poważnie takim loadoutem, ale no. Ale dobra, ja chcę trochę pozwiedzać sobie tą mapę.
Ja chcę zobaczyć, jak ścieki wyglądają. Na szczęście w ściekach jest woda, więc to jest akurat dobrze. Już myślałem, że usunęli wodę. O kurde, grubo. Dobra, potrzebuję wsparcia. Ja chcę zwiedzić ścieki, tylko chyba Blue się... No, zabarykadowali się tam. A to nie jest snajper, co to jest? Ja myślałem, że tam snajper stoi, a to jest ta atrapa. Ta dziwna. O kurde. Nie! Zostawcie mnie, proszę! Ja chciałem zwiedzić ścieki. Chyba sobie nie pozwiedzam ścieków. Ale podoba mi się... Dodali mój kanał na brygadę graczy. Zobaczcie, Daligowski na brygadzie graczy. Ja jeszcze z ciekawości chciałbym pójść do Intela. Zobaczyć, czy tam coś się ciekawego zmieniło. Ja zawsze lubię zwiedzać te mapy brygadowe tu Forta. One zawsze są śmieszne. Okej, tutaj mamy... Oni chyba specjalnie to robią. Po czemu tu jest donica? Co to jest w ogóle? Czemu? Poza tym nic specjalnego, oprócz tego, że... Intel to kanapka i tu jest... Okej. Jeśli ktoś, jeśli jakiś mapmaker brygady, nie wiem, ogląda to, zróbcie na tych ekranach coś ciekawego w Intel Roomie. Jeśli się da. To by było giga śmieszne. To jest dosłownie zmarnowany potencjał. O, tak samo tu, na tym. Dosłownie. To by było bardzo śmieszne. Nie wiem, czemu oni tak zmieniają to do tego tu Forta, nie wiem, czy dla śmiechu, czy naprawdę myślą, że to poprawia gameplay. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbuję jeszcze raz do ścieków pójść, zobaczymy, czy mi się uda. Okej, wygląda na to, że nie. Ja zmienię klasę. Ten heavy nie jest jakiś ciekawy bardzo. Okej, spy. To jest nawet fajny loadout, oprócz tego dziobostwa tutaj. Czemu to? Czemu to? Dosłownie fajny loadout, gdyby nie ten magnetofon urzędasa bezsensowny. To jest dosłownie memiarska broń. Dobra, ale przynajmniej teraz będę mógł może faktycznie wejść normalnie do ścieków i pozwiedzać, zobaczyć, o co chodzi z tym snajperem tutaj. Okej, dobra. Już rozumiem. Czekaj, ja jestem przebrany za niego, on nie ogarnia. O kurde, grubo. Nie spajczekuj, nie spajczekuj, nie spajczekuj. Idę po niego. Zabiję go. Nie! Proszę! Proszę nie komentować mojego profesjonalnego zagrania szpiegiem. Jeśli w komentarzach znajdzie się ktoś, kto ze mnie będzie się śmiał, to masz bana. No daj się dziabnąć! Jezus Maria, tragiczny jest. Dobra, ostatnia szansa. Jak tutaj zginę, to kończę filmik. Proszę. Proszę ktokolwiek. Jest! Dobra, jeszcze żyję. Mogło być gorzej, słuchaj. Nice. Kom tu papa. Oh! Dawaj, skacz. Wiem, że chcesz. Leć po mnie, widziałem cię tam. Scout? Co to było? Nie wiem nawet. Nie to nie.